z tej strony Skorp, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a Unity. Na rozpoczniemy kolejne misje paryskich opowieści. Tylko coś chyba znowu zapomniałem zrobić. Okej. Musiałem tą przeglądarkę nieszczęsną wyłączyć. Ja o niej ciągle zapominam. Nie wiem jak ja to robię, ale po prostu nie zapominam. O, i wreszcie. Tak patrzyłem, co my możemy robić. No i w sumie najbliżej mamy do tych misji. Co z tego, jaka poziom trudności? Jaki poziom trudności? Najważniejsze, że zrobimy. Bo w sumie możemy teraz zrobić różnych poziomów trudności, bo mamy maksymalnie 5. Więc tak, na dobrą sprawę możemy robić teraz mieszane misje. Czy to te łatwiejsze, czy to trudniejsze, czy te naprawdę w cholerę banalne, czy takie, no, które będą nam sprawiały jakiś może problem, mały lub większy. Misja się znajduje w budynku, więc no... Żeby się do niej dostać, na pewno trzeba jakiś wysiłek włożyć w to. I zapewne trzeba będzie te drzwi otworzyć. Więc no, łatwizny nie ma. Lol, co było? Dobra, muszę teraz otworzyć te drzwi. No. Co tam się skarżysz? A w łeb byś nie chciał. Kurde. Jak tu przejść przez nich? W sumie przez tego przejdziemy bez problemu, bo to tam możemy... Ciekawe jak mnie zauważył. Jeszcze bardziej jestem ciekaw, dlaczego on nie zginął z tego zastranego widmowego ostrza. Świetnie. Dobrze, że nie zwołał reszty straży. No ale to nie było zabawy. Chciałem to zrobić po cichu. No, oczywiście nie da się tak łatwo. No jak oni to robią? Oni błyskawicznie zwoje... Nie. Chore. O, dobra. Teraz tu przybiegnie. Masz tu w czapę i nie denerwujcie mnie już. Dobra, w sumie nie ma już i tak straży, więc mogę wejść tam na górę i sięgnąć po tą misję. A ta misja to uzbrojeni po zęby. Jakaś skrzynia, którą musimy zniszczyć. Z pokrytym wyposażeniem. Narodo spierdź, świetnie. To trzeba teraz odszukać to uzbrojenie, a ono się znajduje 222 metry. Stąd, od nas. No to ruchy, Arno. Co to za ściny? Nie życzę sobie takich lagów. Musimy już tu otwierać te drzwi. Teraz sprawdzę. Upewnię się. Pewnie otwierałem je. Tylko ja o tym nie pamiętam już. No to pewnie tam była ta skrzynia, którą musiałem sobie otworzyć. Bo ogólnie już nie mam co zbierać. Wszystko zostało przeze mnie zlutowane idealnie. Aż tak idealnie to jeszcze nie, ale jak będziemy jakieś misje robić, czy to fabularne, czy poboczne, czy w trybie koopa, to zawsze odkryjemy jakieś nieujawnione skrzynie lub kokardki. Więc tutaj jeszcze bym zważał na to, że są ukryte takie bonusowe luty. Tylko trzeba dobrze oczy mieć otwarte. Dobra, już nie jesteśmy niedaleko tych popsutych rzeczy.
które mamy odszukać. Ło. Kurde, chodź tu, bo nie wiem. Serio? Nie, serio, oszukał mnie. Spryciarz. A, zgodarnie. A, już nie będzie tak uciekał. Kurde, nie tańczcie mi. Rewolucja jest, oni sobie jeszcze tańczą. Są jakieś jaja. Dobra, my teraz sabotować. Cały czas mam misje sabotażowe. Aż mnie to dziwi. Tam ze dwa odcinki temu znowu były sabotaże. Tutaj też nie mamy. Tylko trochę o trudniejszym wymiarze. Jak widać. Więc, no, chciałbym chociaż raz to zrobić jakoś z pomysłem. Mamy tą armatkę swoją. Jedyną w rodzaju. Dałoby radę jakoś się tam dostać bez zbędnej walki? Ha, myślę, że tak. Sabotowanie armat. Coś takiego było podobne w Assassin's Creed 3. Pamiętam. Ale to akurat jak się hejtamem sterowało, to pamiętam. Wtedy trzeba było, znaczy nie trzeba było tego robić, bo było można zasabotować armaty, żeby nie było, nie żeby nie wywołać większego rozgłosu. Dobra, tu mamy drugą armatkę. Chciałbym to zrobić w podobny sposób, bez większych wykryć. Dobra, przy okazji wykryliśmy tą armatę. Więc to jest dla nas plus. Teraz coś zaradzimy. Jesteś... Tutaj jest jeden. Kurde, nie. Jest jeden obok drugiego. Więc niezdrowo by było tak. Chociaż. O, zrobimy skok wiary. Zrobimy skok wiary. Skok wiary miał być. Kurde, ogarniasz sprawę. O, teraz muszę. Teraz niech tu tylko podejdzie. Niech on tu tylko podejdzie, to zdechnie. Hono tu. Hono tu, ja cię czegoś nauczę w zamian. Podejdziesz tu ładnie? Co za... Nie, to nie. Chciałem grzecznie cię zabić. Jak najlepiej nie. Okej, okay, no to jak chcesz. Dobra, no to sabotujemy. Ma tu jakiegoś wyciągu? Kiepsko. Ale żeśmy tu szybko weszli, bezproblemowo. I ostatnia armatka. I chyba by było na tyle w tej misji. To chyba tylko sabotowanie miało być. Nic więcej. Jeśli tak, to łatwo. Nawet bardzo bym powiedział. Tak. Tu chyba będzie najtrudniejszy scenariusz. Jeśli się nie uda. To było perfekcyjne. Dobra, sabotuj tu, zanim się czas skończy. A teraz tam zdupcajmy.
stópca i ile sił w nogach. Co tam podglądasz? Nic nie widziałeś. I pięknie. I to akurat zrobiłem po cichutku. 5K dla mnie. I możemy się teraz jakoś ogarnąć z kolejną misją. Budowa brzytwy. Odszukaj skradzione elementy konstrukcyjne gilotyny. Brzmi dość ciekawie. Jak w sumie zwykle. Ale jeżeli będziemy mieli konstrukcję pierwszej brzytwy, takiego z typu gilotyny, to trzeba będzie to przetestować. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie działało. Ło, pięknie doskoczyłeś. Tak jak trzeba. Myślałem, że będzie z tobą gorzej, Jarno, ale jest z tobą lepiej. Jeszcze. Znowu złodziej. Ludzi się tu złodzieją. Aha, zdobyłem jakiś przedmiot związany z misją. Co tu znowu chodzi? Że nie czaję, ale dobra. Dobra, jest tam tych biloczków. Nie. Jak tam nasz wynik? Spokojnie, już wyprzedziliśmy go o no 9000 więcej, ale to i tak jest mało. Powinniśmy go wyprzedzić co najmniej o 50000. Jakbym to tak zrobił, to już koleś by nie nadrobiłby takich strat. Tak, zaraz ci pomogę. Słuchaj. Dobra. O co chodzi? Some brigands have stolen parts of a new execution machine I'm building. They hope to lure me into a trap. Could you recover all the items for me? Mhm. Aż 4 elementy konstrukcyjne. Misja brzmi dość trudno. Kurde, już. Multum wrogów. Czekaj, najpierw tego trzeba będzie załatwić. Widzę, że się stawia. W końcu jakieś wyzwanie. Shit! Dobra, nie wykrył. To najważniejsze. Że mu się nie udało. Zamknij. Ciekawe, jak mnie zobaczył. Przespreceniały. Zrobimy to w trybie zaawansowanym. O kurde. Nie tak. Mamy po dachach się wspinać, panie Arno. A nie spadać z nich. Chyba, że mamy interesujący plan działania. To jak my to rozwikłamy? Najlepiej by było rzucić bombę dymną. Kto mnie zobaczył? Fuck this shit! Już ktoś mi musiał zobaczyć. Ale przynajmniej wybiłem to ścierwo podwójne. Teraz mogę załatwić tego. Ale znowu jest tam kolejny snajper. Snajperów w cholerę. Nie wiem, czemu on robi od razu zabójstwo z powietrza, kiedy ja tego nie chcę, ale on i tak zrobi. Dobra, teraz zabiję tego. Risk his life is my reward. It is precious machine.
No machines that precious. Dobra, może być mniej więcej tak. Chociaż ja chciałem to inaczej zrobić. Teraz tych dwóch by się zabiło. Chciałem podwójne, ale jakoś nie mogłem tego zrobić. To się tak nie dało. Okej, mamy jedną część. To piękne. Tutaj chyba moglibyśmy użyć tego wyciągu w sumie, więc... Hopla! Pięknie. A trzeba dalej tych snajperów wybijać. To najlepiej zrobimy za pomocą filmowego ostrza. O, tamten się zdziwił. Nawet tu się zdziwiło z daleka. Co to się z nim stało? Jakim cudem tu padł? Zamknąłbyś pysko. Zaraz wasz koniec będzie, spokojnie. Tych dachowców pościągać trzeba, bo oni sprawiają największy problem jak do tej pory. Dobra. Ale nie tak! Nie tak do nich podejść. Rzucimy im taką bombę, że się zdziwią, naprawdę. Będą mieli zwałę. Co tam podglądasz? Co za... Nie, no super, chciałem zrobić to tak fajnie. Kurde, tamten snajper, gnój! Zaraz go zdejmę. W sumie czemu ja go wcześniej zdjąłem? Też nie przemyślałem tej kwestii. Dobra, oni sobie podchodzili. Kiedy ja mam czas na... zakradnięcie tych części. To są następne. Gdzie? Ja się pytam, ten skurczy. No i co to zauważył? Ja coś zaraz weźmie, no i co chwilę mnie zauważa ten jeden rąbany snajper. Z 30 metrów mnie widzi. Co najmniej. Zaraz go zgnoję. A, będzie trupem. To już jest przegięcie, no. To już jest po prostu przegięcie. O, Nara będzie miał zaskoczenie. To się nauczy, kurde. Z kim zadziera. Masz tu zerwane. I bądź zadowolony, żeś padł. Dobra. Ale to co jest następny step? Teraz tego zabij i bierz mi tą część. Nie? Tam jest czwarta, przedostatnia. No i git.
Tym Tobiasem Schmidtem. Okej, już tutaj możemy się zgadać. Mamy wszystkie części, wszystkie elementy całe do katowania. Tobias! We've recovered all the pieces. All right then. Give me a hand, would you? We'll see if it works. This ingenious device would save me much labor, my friend. Can you imagine executing so many aristocrats by the sweat of my brow? I just hope this doesn't make killing people too easy. It's an ambush, dear lord. Honor, Godspeed. Huh? No, mamy ich bronić? How are you, Honor? Czy jeszcze nie koniec misji? Right. You won't get away. Well, to tables are spotted. Padali, cholera. Dobra. Ale jest nagroda. I to hojna. No i tu już nie ma więcej misji. W tej części Paryża nie widzę już nic do roboty takiego do nagrywania. No to mamy teraz południową część Paryża. To środkowa część Paryża też już jest z dawno zrobiona. Północna. No to teraz przydałoby się wziąć za południową, no, w której jest trochę tych misji, więc może, nie wiem, dobiegłbym jeszcze do naszej bazy po hajsy i skończylibyśmy odcinek, bo nie widzę sensu przedłużania tego materiału, a do tego naszego do naszego domu z 900 metrów to trochę pobiegamy, na koniec coś omówimy jeszcze, tak szybko. Jeśli będzie szansa, jak nic nie pójdzie źle, to mam nadzieję, że skończył fabułę Assassin's Creed'a Unity przed oczywiście premierą Assassin's Creed'a Rogue na pecety. Więc jakby się wszystko udało, to byśmy najprawdopodobniej grali, czy ja bym nawet nagrywał tą serię, bo na pewno będzie na moim kanale. No i mam nadzieję, że ten Assassin's Creed Rogue nie będzie nudną częścią, bo wręcz przeciwnie, ona jakby wybiera się spoza wszystkich takich norm asasynów. Jakby to można było ująć. Chyba wiadomo, o co chodzi, bo ci, którzy na konsolach posiadają tą grę, wiedzą, o co chodzi. Ale my, pecetowcy, zawsze będziemy czekać później. Zawsze na jakąś grę. I to jest niestety norma. Trochę taka dla nas utrudniająca, ale za to na pecetach się nieco lepiej gra. No, pod względem graficznym to już na pewno, ale czy są jeszcze jakieś inne względy, które mogą przebijać, nie wiem, pecety, a konsola? Dzwonnica jakaś, niech sobie będzie. Nie wiem, ile jeszcze będzie tych odcinków z misjami pobocznymi. Nie jestem w stanie wam to określić. Ale jakby było wszystko fajnie, to może jeszcze tak z 5 odcinków będzie, z 4. Nie wiem. Zależy od tego, jak długo będziemy te misje rozwiązywać. Ciszej! Ciszej! Zaraz złapię ci tego Tifa. Masz. Ej, nie drzyj mi już tej lopy, więc... Ogólnie już mam tyle wydarzeń w sumie narobionych, że to jest... głowa mała. Zaraz dojdziemy do setki, ja wam mówię.
Jak przynerdzę w tego asasyna, to będzie setką. To jest pewne. No. Jeszcze przebiemy. Jakby chciałem tu. Czy Arno celowo się dostał do takiej cieniutkiej części budynku, żeby tylko się tego złapać? To jest naprawdę już jedna z takich celowych rzeczy, które no zrobili w ramach ulepszenia parkouru. Się tak lejecie. Wyjcił go za karczek i przekręcił mi. O. 180 stopni. Oj. Oj. Coś ty zrobił? O. Ale to jest nasz Arno Dorian. Dobra, możesz pokrywać sobie. Nikt ci nie broni. Tylko fajnie by było, jakbyś zaczął nurkować. Bo tego brakuje. Ja dzisiaj ogólnie rozmawiałem z członków grupy i stwierdził... czekaj, co on to stwierdził na temat pływania? Że no w Assassin's Creed 1 nie dało się w ogóle pływać. A jak wskoczyłeś do wody, to była desynchronizacja i to było naprawdę nie do przyjęcia. Właściwie dzisiaj już jest nie do przyjęcia, że coś takiego mogło powstać w tej pierwszej części. Ale teraz jest nie do przyjęcia to, że Arno nie potrafi jednego głupiego nurka zrobić. No to jest naprawdę już no, poniżej pasa, jeśli chodzi o względy pływackie. I pozostaw go. Okej. Dobra, jeszcze uzupełnimy nasze zapasy i zakończymy odcinek. Dobra, w sumie teraz się już mogę pożegnać. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i mam nadzieję, że się szybciej wezmę za te misje poboczne i wrócimy do naszej fabuły. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Yo, i za chwilę będziemy mieli milion liwrów. To jest naprawdę cud bogactwa. Dobra. Yo, yo-ki. Jedność. You are ready to fight.